Pomysł wziął się dwojako ze szkoły i też z naszej inicjatywy. Tutaj szkoła zaproponowała nam ten temat pod przewodnictwem naszego opiekuna artystycznego Macieja Cuskę, który bardzo szybko ten temat podchwycił. Dużo zaczęliśmy o tym rozmawiać i stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest to sprawa, którą warto jakoś filmowo ubrać, poruszyć i pokazać. Wydaje nam się, że ta historia może się dobrze uniwersalizować, bo te wszystkie doświadczenia, które tutaj spotykają i wolontariuszy, i uchodźców, są bardzo podobne do tych, które spotykają ludzi w innych miastach w Polsce. No, problem jest powszechny i sprawa jest ważka, więc wydaje mi się, że jest to rzecz, nad którą warto się pochylić i znajdzie to jakiś odbiorców. Podzieliliśmy się na parę ekip, bodaj trzy, i każda z tych ekip robi trochę inny temat wokół tego ogólnego, większego tematu. No i tak to sprzęt i te całe zaplecze produkcyjne oczywiście mamy ze szkoły, natomiast samo wykonanie jest jakby nasze. Podzieliliśmy się w taki sposób, że właśnie rozdzieliliśmy się na kilka grup, po dwie, trzy osoby. I udaliśmy się w różne miejsca, gdzie ta pomoc gościom z Ukrainy jest udzielana. Na pewno pojawi się w filmie Urząd Miasta jako punkt nadawania PESELi oraz punkt w Rivierze, czyli centrum handlowym, i szkoła na Dąbrowie, gdzie został urządzony punkt, jakby taki dom tymczasowy dla gości z Ukrainy, którzy właśnie przybywają tutaj do Gdyni. Prace są na takim etapie, że mamy już zebranego trochę materiału, gdzieś staramy się na bieżąco go omawiać, przeglądać i wspólnie decydować o tym, w którą stronę powinny iść dalsze prace. Jeszcze jesteśmy przed etapem montażu, więc na premierę trzeba będzie odrobinkę poczekać.